startował pierwszy zawodnik, to pan Wacław Stanisławek, a teraz... Jesteśmy na warszawskich Bielanach, a odbywa się druga edycja bielańskiej czasówki, czyli pierwszej takiej chyba imprezy w jeździe indywidualnej na czas, która ma status oficjalnych zawodów ogólnopolskich w jeździe na czas Komisji Master Credit Call. Dbamy o to, żeby była poza uciechą dla zawodowców lub byłych zawodowców jakaś furtka dla amatorów, którzy zaczynają zabawę z rowerem, a ponieważ jazda indywidualna na czas jest immanentną częścią sportowej rywalizacji na rowerze, więc chcemy dla nich to, taką możliwość otworzyć. I właśnie specjalnie dla nich przygotowaliśmy drugą jak gdyby kategorię rowerów, czyli rowery dowolne. Można na dowolnym rowerze w tych zawodach uczestniczyć, normalną, taką samą oprawą i taką samą, takim samym pomiarem, oficjalnymi sędziami PZKOL-u, etc., etc., jakim startują zawodnicy na rowerach czasowych i szosowych. Jest to dosyć śmieszna trasa. Trasa jest dosyć krótka, to jest 5,6 km, przy czym ona jest dosyć wymagająca technicznie. W związku z tym, że poprowadziliśmy ją ścieżkami rowerowymi na Bielanach warszawskich, więc ma kilka zakrętów dosyć ostrych, a na końcu dosyć specyficzny, to nieprzyjemny, powiedziałbym, podjazd, który, jak to mówimy, powoduje, że wszyscy na mecie są z tak zwanym krawatem, czyli ledwo dyszą. Dzisiaj mamy frekwencję około 40% lepszą niż przy pierwszej edycji rok temu. To jest, w tej chwili startuje około 100 zawodników. Przy okazji, ponieważ to są zawody ostatnie przez nas organizowane w tym roku, chciałem wszystkich już teraz zaprosić na 21 czerwca do Rawy Mazowieckiej. Będziemy wtedy organizatorami oficjalnych Mistrzostw Polski ze startu wspólnego Masters i Cyklosport.